Nie mam pojęcia, w jaki sposób wchodziłam w posiadanie książek w dzieciństwie. Po prostu się jakoś pojawiały. Kompletnie nie pamiętam, od kogo je dostawałam. Raz pamiętam, że zdaje się na urodziny niechcianą książkę, dwa razy, która mi się bardzo nie podobała i którą zniszczyłam z powodu ilustracji. Może bym sobie jej przypomniała, kto mi ją dał. Bogu ducha winna osoba, która absolutnie nie była powodem, że mi się książka nie podobała. Bardzo chciałam nawet, żeby mi się ta książka podobała, ale były też takie książki, które wpełzały w tajemniczy sposób w moje życie i po prostu tak, jakby jakaś niewidzialna ręka podsuwała coś w rodzaju całorocznego Mikołaja. Nie wiem, skąd się wziął Brzechwa wśród moich książek. I wiele, wiele innych. Chociaż potem już pamiętałam, że bardzo często moja mama dowiadywała się od innych rodziców, dorosłych, czasami z teatru właśnie, przyjaciół, aktorów, którzy też mieli dzieci, że jest taka fantastyczna książka, a mianowicie Mikołajek. No więc Mikołajek został przeniesiony do domu całkowicie świadomie. Z tego powodu, że był modny, ale był słusznie modny. Natomiast inne książki, no cóż, pamiętam, że Muminki usłyszałam po raz pierwszy w radio, czytane przez Wiesława Michnikowskiego. To było coś wspaniałego i potem żądałam tej książki, bo na przykład Pierścień i Róża też. Najpierw wysłuchałam słuchowiska, czy Tomek Sawyer, którego czytała Irena Kwiatkowska. Ale są takie książki, które naprawdę nie wiem skąd się wzięły. Jedną z nich, ukochanych zupełnie i też czytywanych tam i z powrotem, była książka pod tytułem Nieumiałek w słonecznym mieście. To była książka rosyjska, napisana przez pana Mikołaja Nosowa, o którym nic wtedy nie wiedziałam i nie zwracałam jak zwykle na autora uwagi. Natomiast książka była zupełnie fascynująca, bo traktowała o małych ludkach, ale to w zasadzie było mało istotne, że te ludki były małe, wielkości krasnoludków pospolitych, ale bez czerwonych czapeczek, bo wiodły zupełnie normalne życie jak ludzie, a nawet życie nadzwyczajne. Właściwie można powiedzieć, według dzisiejszych kryteriów, że to była książka science fiction dla dzieci, ponieważ ludkowie podróżowali samochodem z jednego miasta do drugiego i dostali się do takiej sfery bardzo nowoczesnej, gdzie były zautomatyzowane maszyny rolnicze, które same krążyły po właśnie polach. Gdzie, jak się przyjeżdżało do hotelu, to tam była taka szczotka automatyczna, która czesała właśnie kogoś, kto stał przed lustrem. Też oczywiście było automatyczne mycie zębów. No tak ludzie wtedy właśnie marzyli, że będzie wyglądała przyszłość, że będziemy kompletnie zwolnieni z jakichś takich życiowych, uciążliwych czynności, tak jakby rzeczywiście najbardziej przeszkadzały te czynności. Nikt wtedy natomiast nie wyobrażał sobie smartfonów, chociaż taki przekaz właśnie na odległość obrazu telefoniczny czy telewizyjny właśnie, jaki mamy dzisiaj na porządku dziennym, no to oczywiście był już wyobrażony, to się miało nazywać wideofon. No i tam w tym nieumiałku, w przygodach nieumiałka, on pojechał z dwojgiem swoich przyjaciół, mianowicie z dziewczynką, której imienia w tej chwili nie pamiętam, i z chłopczykiem, którego imienia nie da się zapomnieć, ponieważ on się nazywał Brudasek Pstrokatek. I ten Brudasek Pstrokatek tak bardzo nie lubił się myć. Różne tam z nim były właśnie problemy, zmuszano go do mycia, bo to była taka trochę dydaktyczna książeczka. W każdym razie oni mieli również jakieś przygody na końcu z chuliganami, ponieważ poza Nieumiałek
wszedł w posiadanie czarodziejskiej różdżki dzięki dobrym uczynkom i miał moc na przykład zamieniania osłów w dzieci czy w chłopców w każdym razie. Może i dziewczynki, nie pamiętam. Ale te osły zamienione w ludzi stawały się chuliganami i pustoszyły całą tam okolicę i straszyły i był duży problem. Pamiętam, że był tam jakiś milicjant, który się chyba nazywał milicjant Gwizdałek, bo wszystkie te ludziki miały jakieś swoje bardzo ładne nazwy. Pamiętam taką parę zaczytaną ludków, którzy się nazywali Arkusik i Literka i chyba ten Arkusik i Literka właśnie zostali napadnięci przez te osły w postaci ludzkiej. No pamiętam różne takie scenki i wiele bym dała, żeby do tej książki zajrzeć, zobaczyć te rysunki, te maszyny rolnicze, które nazywały się Cyrkulina i Planeta. Zresztą tam sobie wyczytałam już wtedy w tej książce, że to była któraś kolejna część Nieumiałka, że pierwszym tomem było Nieumiałek w Kwiatowym mieście, które było, zdaje się, jego miastem rodzinnym. No i bardzo chciałam poznać te początkowe przygody, ale jakoś nie mogłam ich dostać. Dopiero potem, kiedy moja córka była mała, właściwie już była podrośnięta, miała jakieś 10 mniej więcej lat, udało mi się dostać dla niej przygody Nieumiałka, te wczesne. I to się nazywało, w ogóle nie wiem, czy tu widać dokładnie, Przygody Nieumiałka i jego przyjaciół, więc nie Kwiatowe Miasto, które nic nikomu by nie mówiło, tylko no, były początki życia. On się nie bez przyczyny nazywał oczywiście Nieumiałek, bo był no, leniwy po pierwsze, nie chciał się uczyć, a uważał, że wszystko umie, był zadufany w sobie i to było bardzo ciekawe, że bohater główny tych wszystkich tomów był postacią właściwie negatywną. On potem przechodził jakąś tam przemianę pozytywną, no ale w każdym razie towarzyszyły mu ludziki, które były dużo zdolniejsze od niego i dużo bardziej pracowite. No, na przykład byli jacyś technicy, śrubka i kabelek, wręcz inżynierowie, którzy potrafili wszystko zmontować, samochód. Był Umiałek, który potrafił zrobić balon i oczywiście Nieumiałek się tym balonem gdzieś tam zgubił, wylądował w nieodpowiednim miejscu. Był Pędzelek, malarz, był Gwoździk, jakiś stolarz zapewne. I no, największym może walorem tej książki było to, że jest ona pełna humoru. Ten Nieumiałek, przepraszam, ciągle mi się myli, Nieumiałek w Słonecznym Mieście był, no tu jest bardzo ładna ilustracja właśnie podróż balonem. To są ilustracje rosyjskie, to jest kompletny przedruk. To jeszcze kupiłam w tak zwanej księgarni ruskiej w Krakowie, która akurat kończyła swój żywot, bo tu widzimy wydanie z roku 89, potem niestety zniknęła. Tam się kupowało tanie, wspaniałe płyty z muzyką poważną. Tam się kupowało podręczniki do matematyki, do fizyki, do astronomii na znakomitym poziomie, chociaż napisane oczywiście bukwami. No i tam się kupowało rosyjskie książki, rosyjską literaturę klasyczną, doskonale wydaną, którą jeszcze mam. No i tak to właśnie wyglądało, więc brakuje mi tego Nieumiałka w Słonecznym Mieście. Mam przezabawne i prześmieszne tutaj przygody tego Nieumiałka, pierwsze w mieście Kwiatowym wraz z jego przyjaciółmi. Nie pozostaje mi tylko bardzo, bardzo żałować, że niestety literatura rosyjska jest w tej chwili na indeksie, również literatura dla dzieci. I kto tego nie ma i nie pamięta, to być może już się z tym nie zetknie, a jest to jedna z najmilszych i najzabawniejszych książek dla dzieci. Kim był Mikołaj Nosow? Urodził się w 1908 roku, a skoro urodził się w 1908 roku, no to załapał się z młodością swoją na rewolucję i oczywiście był pisarzem radzieckim. Z tym, że urodził się w Kijowie i w tej chwili mamy na przykład, jeżeli sobie wejdziemy na Wikipedię polską, no to
Mamy tam napisane, że urodził się w Kijowie, a jak już wejdziemy na Wikipedię angielską, to się dowiadujemy, że był Ukraińcem, ponieważ urodził się w Kijowie, był Ukraińcem. Musielibyśmy zapytać pana Nosowa, czy on się uważał za Rosjanina, czy on się uważał za Ukraińca, bo oczywiście pisał po rosyjsku. Ale no, w każdym razie jego już zapytać niestety nie możemy, chociaż istnieje podobno jego autobiograficzna jakaś taka książka, której oczywiście z tego co wiem na język polski nie tłumaczono, a jeżeli to bardzo dawno, i która no, w tej chwili nie jest tak dostępna na wyciągnięcie ręki, aczkolwiek chętnie bym ją do rąk wzięła. Oczywiście zapewne uważał się wtedy po prostu za człowieka radzieckiego. No, niestety w Związku Radzieckim było dużo bardzo dobrych pisarzy, w tym satyryków. Tutaj te ludziki żyją w czymś w rodzaju komuny, prawda? Wspólnoty jakiejś takiej przedziwnej. To miasto no, rzeczywiście mają bardzo dużo interakcji. To przyznam, że ja w takiej komunie żyć bym nie mogła, gdzie wszyscy ze wszystkimi codziennie się spotykają i mają do siebie jakieś uwagi, bo to być może w Chinach funkcjonuje jeszcze, ale no, nie wiem na jakiej zasadzie to funkcjonowało w Związku Radzieckim. Czy to była tylko taka utopia dla dzieci, ale też satyryczność tych wszystkich sytuacji, one są tak komiczne, że właściwie bym nazwała pana Mikołaja Nosowa z oszczędką dla dzieci, bo to są tak zabawne i zarazem krytyczne, satyryczne historyjki. Jest to majstersztyk, jest to znakomicie rzeczywiście napisane. I pan Nosow dostał wszystkie możliwe nagrody radzieckie. Dostał nagrodę Stalina, nagrodę Czerwonej Gwiazdy, nagrodę Czerwonego Sztandaru. No, chyba uważano, że jego książki są dydaktyczne, że poprzez to, że pokazuje negatywnego, ośmieszającego się na każdym kroku bohatera, to właśnie wytyka te cechy i że dzieci nauczą się, jak nie należy postępować z takiej książki, ale dzieci się przy okazji, jak sądzę, przede wszystkim doskonale bawiły. Pamiętam, jak zarykiwałam się ja, pamiętam, jak zarykiwała się moja córka, której to czytałam i pamiętam, jak mój najmłodszy wnuk również jeszcze się tą książką bawił, chociaż czytaliśmy już tylko fragmenty. Nieumiałek, po rosyjsku nieznajka. Taki towarzysz mojego dzieciństwa i dzieciństwa mojej córki i dzieciństwa jeszcze mojego wnuka. Szkoda, że nie jest z nami w dalszym ciągu, ale ze mną jest i jeszcze długo będzie.